Województwo śląskie staje się jednym z najważniejszych placów boju o miejsca w parlamencie. Świadczy o tym z jednej strony mnogość wizyt najbardziej znanych polityków, a także liczba spotkań, konferencji i różnych innych akcji agitacyjnych. Dziś z wyborcami postanowił spotkać się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Najpierw jednak pojawił się w Wodzisławiu Śląskim, ponieważ prezydent tego miasta startuje do Sejmu. Łukasz Kądziałka. Dworzec Nowy, więc jak rozpoczynać podróż po województwie śląskim, to tylko z Dąbrowy Górniczej, gdzie wczoraj była Lewica. 9 dni zostało, czy 10, i wtedy nie będziemy musieli kłamczucha jednego z drugim oglądać. A dzisiaj w podróży także Platforma Obywatelska. Z tamtej strony jest tylko chęć dalszego dzielenia nas, chęć siania nienawiści, kłamstwa i manipulacji. Oni się właściwie tylko i wyłącznie zajmują Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. No ostatnio zaczęli się również zajmować naszymi koleżankami i kolegami z innych opozycyjnych partii, dlatego że po prostu widzą, że my naprawdę idziemy po zwycięstwo. Wszyscy skoncentrowani na Prawie i Sprawiedliwości, ale także po części na swoich kandydatach. Obecność Trzaskowskiego akurat w Wodzisławiu Śląskim może niektórych dziwić. Tłumaczy ją jednak kandydatura tutejszego prezydenta, który w nadchodzących wyborach chce się dostać do Sejmu. Tu wiemy, jak ważnym dobrem dla nas są nasze wnuki, dzieci i nasza młodzież. I to właśnie dla nich apelujemy o nowoczesną edukację, taką jak rozpoczęliśmy wdrażać w Wodzisławiu Śląskim. Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Rybnika przekonuje, że prezydent Warszawy powinien zajmować się stolicą, a nie Śląskiem. Podobnie jak jego partyjny kolega ma swoje samorządowe obowiązki. Tak przekopana i tak niezorganizowana Warszawa jak w tej chwili jest to rzadkość. Sądzę, że tam by był bardziej potrzebny na miejscu. To po pierwsze. A po drugie dziwię się trochę prezydentowi Wodzisławia, że głosi akcję startu w wyborach parlamentarnych. To znaczy, że co? Wodzisław już się znudził? Czy w Wodzisławiu wszystko zostało zrobione? Głosy z województwa śląskiego mogą zaważyć o wynikach wyborów. Politycy zdają sobie z tego sprawę, dlatego na ostatniej prostej kampanii są tu coraz częstszymi gośćmi. Teraz najgorętszym tematem kampanii jest nadchodząca debata w telewizji publicznej. Byłem na debacie w TVP, w telewizji w czasie kampanii prezydenckiej i wiem, że ta debata nigdy nie jest równa. Wiem, że tam ci pseudodziennikarze będą próbowali posługiwać się manipulacją. Temperatura sporów będzie rosła przynajmniej jeszcze przez 9 dni, choć tak naprawdę właśnie teraz rozpoczęło się końcowe wyborcze odliczanie.